On tam nie został.
Nagroda zacznę wybaczać do końca. Trzecia nagroda to gadżety samochodowe ufundowane przez stoisko motoryzacyjne w domu handlowym Merkury, znajdującym się w ulicy Klimowej 1. Druga nagroda blokada kierownicy, ufundowana również przez stoisko motoryzacyjne w domu handlowym Merkury przy ulicy Klimowej 1. I pierwsza nagroda ufundowana przez Auto Plus, jest to Auto Alarm, warte 5 milionów złotych, a Auto Plus znajduje się przy ulicy Zielonej 1. Za chwilę czwarty przejazd dzisiejszego rajdu. Thank you.
wejdzie. Yeah.
się załóg właściwie można nazwać, wziął udział w dzisiejszym rajdzie. Nie odsuwajcie samochodu. Car, demo to tutaj oraz auto alarm fundowany przez firmę Autobus wygrał pan Kurelski Tomasz. Wielkie brawo. Jechał samochodem w 3%. Profesjonalnie przygotowany. A grupowym? 4x4. Organizatorem dzisiejszego rajdu był automobil klubu Sport oraz Radio Wigo FM. Drugie miejsce, pan Turek Leszek. I blokada kierownicy. Fundowana przez stoisko domu handlowego Merkury. Trzecie miejsce pan Karski Cezary. Zaczepy i takie kosmetyki samochodowe, także stoisko motoryzacyjne w domu handlowym Merkury. I teraz czwarte miejsce, brawa wielkie. I upominek, takie małe upominki, pan dobre krzesło. Prosimy tutaj, upominki jeszcze mamy. Piąte miejsce, Michała Tadeusz, prosimy do nas. Szóste miejsce, Rusta i Piotr. Siódme miejsce, pan Czudowicz Piotr. Ósme miejsce, pan Pirek Eugeniusz. Zapraszamy tu do nas. Dziewiąte miejsce uzyskał pan Krajewski Michał. Zapraszamy, pan Michał Krajewski. Pojechał. Miejsce dziesiąte, Janusz, zapraszam. Miejsce 11, Borkowski Jacek. I najwspanialsze miejsce, 12, Bąk Bogusław. Zapraszam. Myślę, że zabawa była przednia i nieważne, kto wygrał, wszyscy się dobrze bawiliśmy. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym rajdzie.